O, działa. Super. Kolega Jakub wcześniej mówił, że jego pasja zaczęła się od VHS-ów. Moja też się zaczęła od VHS-ów, ale od trochę innych VHS-ów i o tym do tego dojdę za chwilę. Natomiast wszystko zaczęło się od pytania, jaki zawód kojarzy się, jaki pierwszy zawód przychodzi na myśl, gdy mowa o rysunku albo o malarstwie. No, naturalnym pierwszym skojarzeniem jest rysownik, jest oczywiście malarz. Ktoś może powiedzieć, że ilustrator. Architekt też rysuje, więc też możemy, jeśli jesteśmy koło architekta, to możemy powiedzieć, że rysunek techniczny. No i tu jest oczywiście projektant albo inżynier. Natomiast pierwszy zawód, który mi przychodzi do głowy, gdy mowa o rysunku albo malarstwie, to jest twórca efektów specjalnych. Tak wygląda ten zawód. Mam nadzieję, że tak wyglądają jego efekty. Natomiast zacznę chyba dosyć standardowo, bo gdy byłem mały, miałem tak 7-8 lat, nie znałem nikogo, absolutnie nikogo, kto rysuje, bo taki ma zawód. Oczywiście słyszałem o zawodzie takim jak malarz, ale kojarzył mi się bardziej z takim francuskim malarzem z kręconym wąsem, z beretem, który na sztaludze maluje obrazy. Natomiast nie znałem nikogo, znaczy nie znałem za dużo dorosłych, ale nie znałem nikogo dorosłego, kto rysuje, bo ma taki zawód. I tutaj właśnie obejrzałem pewien film na wideo. Film był bardzo techniczny, film był o robieniu filmów. To było bardzo dawno temu, ciężko mi było go odnaleźć. Film pokazywał kulisy tworzenia efektów specjalnych i absolutnie nic z niego nie zrozumiałem. Natomiast moje oko wychwyciło pewną bardzo fantastyczną kobietę. To jest jeden z kadrów z tego filmu. Ten film się nazywał How to Film the Impossible. I nie znalazłem też polskiego tytułu. Natomiast ta pani to Caroline Jett Green. Obecnie to jest taka ikona świata made paintingu. I ona malowała tło do filmu Indiana Jones. To było coś takiego, że Boże, to jest normalna kobieta, ona ma normalny zawód, pracuje i robi coś fajnego. I to jest w zasadzie to był pierwszy zawód, który zobaczyłem, który wykorzystywał takie umiejętności jak malowanie i rysowanie. A ja tak bardzo, bardzo lubiłem rysować, można powiedzieć, że kochałem rysować. Ołówek był tym pierwszym medium w moim życiu, tą pierwszą technologią, którą znałem. I w zasadzie od tego filmu i od tego ołówka zaczęła się taka moja droga ku poszukiwaniu tego tworzywa, tego medium idealnego. Każdy artysta szuka swojego tworzywa, każdy artysta szuka swojego medium, którym coś przekazuje. Wiadomo, że treść, że content i że idea są najistotniejsze i to nigdy nie podlegało dyskusji, ale jeśli forma jest nie tak albo tworzywo jest źle dobrane, to treść jest zamazana, to staje się niejasna albo nieczytelna, ona znika. Dlatego pośrednio odszukanie tego odpowiedniego nośnika, odpowiedniej formy, odpowiedniego środka czy technologii, może i narzędzia, jest kluczowe w procesie samorealizacji czy w procesie odnajdywania siebie. Zaraz po ołówku nastąpiła już era cyfrowych mediów. Jeśli ktoś potrafi to rozpoznać, to jest język logo. Logo to jest bardzo prosty język programowania. On przesuwa po ekranie takim żółwikiem i każe mu robić, rysować na ekranie różne rzeczy. Ten kod jest bardzo prosty, rysuje w koło kwadraty, czyli robi kółko z kwadratów. I ta technologia, jakby zainteresowałem się nią, bo była zaangażowana w grafikę, a jednocześnie popchnęła mnie w kierunku programowania. Programowanie było takim dla mnie trochę poziomem easy w
grze, która się nazywa Życie, ponieważ programowałem od wczesnych lat, to był rok 98, Google'a chyba wtedy jeszcze nie było, w zasadzie wątpię, żeby ktoś miał wtedy internet, a jak był to Steps za 3 zeta za godzinę, hasło PPP. I było dużo osób, czy to w liceum, czy to w gimnazjum, to było bardzo dużo osób wokół mnie, które pięknie rysowały, które pięknie tworzyły, więc jeśli na tym etapie już były, one prezentowały taki poziom, to jak ja się w ogóle mogłem z nimi mierzyć? I myślałem o tym, żeby pójść, no, nerdów nie było wielu wtedy, więc to było fajne, to była dla mnie taka droga na skróty. Natomiast ciągnęło mnie do grafiki i niestety szkoła wymaga uczenia się bardzo wielu rzeczy, chemii, WOS-u, historii, znaczy nie szkoda, tylko na szczęście, natomiast mało z tych rzeczy jest bezpośrednio związane z grafiką albo z programowaniem. To była moja pasja, chciałem w to iść, natomiast ciężko mi było się znaleźć czas na uczenie się tego, czego chciałem się uczyć, ucząc się chemii. Więc zadałem sobie pytanie, nawet taka animacja, proszę. Jak uczyć się tego, czego chcę, jednocześnie ucząc się tego, czego nie chcę się uczyć? Wiem, że to jest może mało po polsku, ale właśnie taka myśl powstała w mojej głowie. I tutaj z pomocą znowu przyszły VHS-y. Mianowicie napisałem program, trochę tak jak PowerPoint pokazywał na ekranie sekwencję plików. Nie miałem wtedy zakodować jeszcze filmu, natomiast pokazywał sekwencję JPEG-ów na ekranie. To oczywiście było wyświetlane na ekranie komputera. Później zlutowałem taki śmieszny kabelek, który podłączyłem do telewizora. A jak coś było na telewizorze, to mogłem to zapisać na VHS-ie, czyli na wideo. Było to takie montowanie sekwencyjne, to znaczy, że ciężko było wrócić do czegoś, co było wcześniej. No i jak chciałem połączyć dwa filmy razem, to musiałem mieć wideo sąsiada, żeby to wszystko połączyć razem. Później tą technologię oczywiście jakby ulepszyłem. Mogłem dogrywać dźwięk, zacząłem się bawić animacją 3D, animacją poklatkową, ale skończyło się liceum i zaczęły się wybory, to znaczy trzeba coś wybrać, trzeba iść albo na jakąś, nie wiem, ASP czy filmówkę, ale wtedy rezygnujemy z programowania. Jeśli pójdę na Politechnikę, no to chyba zrezygnuję z grafiki. No i następna animacja. No i właśnie tak, co wybrać, czy iść w sztukę, czy iść trochę bardziej w programowanie i w technologię. Moje myśli w zasadzie wyglądały bardziej w ten sposób. Natomiast przyszedł pomysł i tak jak wcześniej wykorzystywałem technologię, żeby sprzedać treść. Tak pomyślałem, że tutaj mogę wykorzystać treść, żeby pokazać technologię. Wszystko się wydaje proste w założeniach, tylko jak połączyć te technologie ze sztuką. Wiadomo, że jeśli mówimy o studiowaniu, jeśli mówimy o przedmiotach takich jak technologie internetowe, no to strona internetowa jest bezpośrednio związana z grafiką. Natomiast jeśli, no nie wiem, programowanie, no to możemy zrobić grę, to też jest bezpośrednio związane z grafiką. Ale assembler, ale bazy danych, ale bezpieczeństwo sieci. W sumie powiem wam, że do wszystkiego można dołożyć grafikę, do wszystkiego, jeśli tylko się chce. Pasja to jest coś bardzo, to jest trudny temat, to jest bardzo intymny temat. To jest, nikomu nie można powiedzieć, jaka jest jego pasja. Nie mogę powiedzieć nikomu, to jest twoją pasją, czy nie. Człowiek sam musi to czuć, musi znaleźć tą pasję w sobie i to też wynika, no jakby musi wyjść z inicjatywą przy tworzeniu pewnych projektów. I tutaj na przykład assembler, to była demoscena. Bazy danych, baza interaktywnej galerii. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo sieci, to było kodowanie informacji w obrazkach. Więc wszystko dało się w pewien sposób połączyć z grafiką. Mi to dało takie jakby rozeznanie w wielu technologiach, naprawdę w wielu technologiach. Powróciłem do 3D, w zasadzie odkryłem na nowo 3D, z tym, że studia też pokazały mi, jak wiele jest zastosowań tego 3D. To są wspomaganie projektowania, wydruki, reprezentacja danych, wizualizacje, symulacje. Natomiast pomyślałem, zaryzykuję. Zawsze ciągnęło mnie do takiej branży rozrywkowej. I tutaj mówiłem o animacjach 3D,
o cyfrowych efektach specjalnych, o filmach 3D, czyli o stereoskopii, o grach komputerowych, teraz popularnym Oculusie czy rzeczywistości rozszerzonej. No i miałem dobre podstawy, ale chciałem zmienić trochę branżę, więc zaryzykowałem. Zgłosiłem się do firmy, która pracowała akurat nad fabułą. Zasada była prosta. Rysuję koncept do filmu. Jeśli się podoba, to pracuję. To robię 3D, robię grafikę, robię efekty. Jak się nie spodoba, no to nie pracuję. No taka prosta zasada. No i spodobało się. Tak trafiłem do pierwszej fabuły, tak wszedłem w ten biznes związany bardziej z rozrywką, ale nie od razu się w nim odnalazłem. Powiem wam, że mogę się teraz nazwać szczęściarzem, bo robię to, co chcę, robię to, co zawsze chciałem robić. Pracuję z bardzo fajnymi ludźmi, pracuję dla bardzo fajnych ludzi i pomimo nawet, że 3D jest ogólnie trudne, bo to trzeba powiedzieć, że 3D jest trudnym medium, wymaga komputerów, wymaga dużej ilości komputerów, wymaga podejścia biznesowego, jeśli pod tym hasłem kryje się głównie termin oddania produkcji, czyli deadline. Wiadomo, tu cała koordynacja i tak dalej. Czy też wspomnimy tu o całej grupie grafików, techników, artystów, którzy realizują marzenia, to chyba właśnie przez to skomplikowanie tego medium, przez to, że nic nie jest oklepane, że technologia powstaje na naszych oczach, to chyba daje największą satysfakcję. I pozwala mi na przykład za każdym razem odnaleźć się na nowo w tym zawodzie. I co jest ważne, nic w tej technologii nie jest stworzone do końca. Technologia powstaje w zasadzie na naszych oczach cały czas i nieważne, czy jesteśmy odbiorcami tego, czy tworzymy to bezpośrednio. Każda kolejna animacja, czy to wielka animacja Pixara, DreamWorksa, czy Disneya, czy też mała jakaś in-house'owa animacyjka, czy to w domu, czy to w jakimś małym studiu, to jest kolejny krok milowy, kolejny kamień milowy tej dziedziny. To jest... Nieważne, czy zostaje ulepszona sama warstwa graficzna, nieważne, czy zostaje ulepszony sposób pracy, czy coś staje się łatwiejsze do uzyskania. Ważne, że to wszystko się dzieje teraz, ważne, że to wszystko się dzieje na naszych oczach i ważne, że my wszyscy jesteśmy tego częścią. I to jest właśnie, to daje radość, to daje mi radość, to daje mi satysfakcję i powód, że nawet jeśli jest poniedziałek i trzeba iść do pracy, to ja idę do tej pracy z uśmiechem. Dziękuję wam za uwagę.